aborcja dotyczyła mężczyzn, to nie byłoby dzisiaj tej dyskusji. Niestety, dotyczy ona kobiet. Pani Karina Bosak kilka minut temu powiedziała tutaj z mównicy, że jest matką trójki dzieci i to jest wielkie poświęcenie, że ona tu przychodzi i musi karmić dziecko. Pani Karino, to nie jest żadne poświęcenie. To był pani wybór, że pani urodziła trójkę dzieci. To był pani wybór, że pani przychodzi na salę sejmową i karmi tutaj dziecko. I proszę nie robić z siebie matki Polki i takiej osoby, która jest mega macierzyńska. Zapraszam panią posłankę Wandę Nowicką z klubu Lewica. Dlaczego wy tak nienawidzicie kobiet? Co my wam zrobiłyśmy? Dajcie nam żyć, dajcie nam o sobie decydować. Nie przestańcie ciągle uważać, że jesteście najmądrzejsi i jeszcze uważacie, że wy jesteście najlepsi. Nie, jesteście okropnymi typami, którzy za nic mają prawa kobiet. Dobry wieczór. Na początek może taka refleksja trochę też logiczna, oprócz tego, że ontologiczna. Wszystkie te panie, które tu się wypowiadały, to się urodziły, a wszystkie te dzieci, które nigdy się nie wypowiedzą w tej sprawie, ani w żadnej innej, to się nie urodziły i już się nie urodzą. I to jest ta zasadnicza różnica, że jedni dostali szansę, a inni tej szansy nie mają. Druga kwestia, która jest tu istotna, zawsze jak się pojawia tego typu debata, to jest podstawowe pytanie, co oni chcą tym przykryć. Na razie wydaje się, że chcą przykryć pakt migracyjny, czyli uszczęśliwienie między innymi Polski imigrantami, którzy będą dzieleni albo będziemy za to płacić, ale nie sądzę, żeby to wyczerpywało cały katalog tego, co oni chcą tym przykryć. Może podwyżki cen energii. Wprawdzie do lipca jeszcze trochę czasu, ale dowiemy się wkrótce. Państwo się dowiedzą, my się dowiemy, co oni chcą tym przykryć i dlaczego chcą znowu wywołać wojnę w społeczeństwie, bo te wojny zawsze wybuchają, kiedy chodzi o tak fundamentalne sprawy i nie sposób ich nazywać światopoglądowymi, bo życie to nie jest światopogląd. To jest program Polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki, ze mną jest Krzysztof Fezet. Dobry wieczór państwu. Podsunę jeszcze jedną rzecz, którą jaśnie państwo chcą z koalicji przykryć? Rządowej chcą przykryć. Dzisiejszy sondaż. Polacy odpowiadali na pytanie. Pomijam już to, że te sondaże z reguły jednak, jeśli są podkręcane, to raczej dla pana Tuska, a nie przeciwko panu Tuskowi. Czy rząd realizuje swoje obietnice wyborcze? 52% nie realizuje. Zdecydowanie realizuje 9%, raczej realizuje 31%. Krótko mówiąc, 52 do 40, co przy takiej sile medialnego przekazu, jaka nas bombarduje, jaki nas bombarduje dzień w dzień przez 24 godziny na dobę, nawet jedna ze stacji ma tam całą prawdę, całą dobę. Oczywiście to z prawdą nie ma nic wspólnego, natomiast całodobowo rzeczywiście nawalanka protuskowa jest i antyopozycyjna, bo takie to są te wolne media, więc to na pewno chcą przykryć. Na pewno chcą też przykryć te ceny benzyny słynne, o których pan Tusk najpierw mówił, że gdyby on był premierem, to benzyna byłaby po 5,19, a teraz mówi, że nie wpływa na ceny benzyny, gdyż jest premierem. To się już w ogóle nie składa. A wtedy mówił, jeśli byłbym premierem, tak, to byłaby po... Tak jest. Czyli warunkiem było bycie premierem. Tak, logiczne. Tak. No ale to już było dawno i nieprawda, i to wszystko można sobie wyprzeć. Swoją drogą tak zastanawiam się, co czują wyborcy tacy najbardziej ultra protuskowi, kiedy pan Tusk tak mówi, czy oni zatykają uszy wtedy, nie, czy w ogóle wyłączają telewizor, czy chłoną to i dopiero potem czekają, aż mi to Gazeta Wyborcza, czy Onet wytłumaczą, czy TVN jakoś tak specjalnie. Obawiam się, że jest gorzej, Krzysztof. Że jest gorzej. Że oni są tacy sami. Aha, ci tacy ultrasi, ja oczywiście nie mówię o całym elektoracie, tylko mówię o tak zwanych tych sinnych razem. Nie ma powodu ludzi. Ludziach, którzy się karmią nienawiścią. No, natomiast tutaj parę rzeczy usłyszeliśmy. No po pierwsze pani Marta Golbik. Gdyby aborcja dotyczyła mężczyzn, to nie byłaby dzisiaj tej dyskusji. Chciałem tylko zwrócić nieśmiałą uwagę, bo ja być może się na to nabrałem, będę się teraz musiał tego oduczać. Ale ja słyszałem od dobrych kilku lat,
że płeć nie jest kwestią biologiczną, tylko jest kwestią kulturową. Więc teraz, jeśli panie tutaj mówią, że one walczą o prawa kobiet, pomijając to, że jest to kompletna bzdura i, no, i wręcz bym powiedział bolesny absurd dla większości kobiet w Polsce, to co w sytuacji, kiedy kobieta zajdzie w ciążę, ale czuje się mężczyzną? Czy wtedy walczą prawa mężczyzn, czy dalej o prawa kobiet? Bo jeśli powiedzą tej pani, która zajdzie w ciążę, a będzie się czuła mężczyzną, w tejże ciąży nawet, to żaden problem. Przecież płeć biologiczna na tym polega, że jesteś tym, kim się czujesz. Jak pan David James w Wielkiej Brytanii chciał się poczuć psem, to prosił, żeby wołać tam noga, aport i tak dalej, i tak dalej. No to jeszcze do nas nie doszło, ale jak wiele innych nowinek dojdzie. Więc to mi się troszeczkę kłóci. Poza tym, że oczywiście tych płci miało być kilkadziesiąt, ale tam ten prosty przykład. Kobieta zachodzi w ciążę, czuje się mężczyzną. I teraz jak się jej powie, że się walczy o jej prawa, czyli prawa kobiet, no to w pysk. Przepraszam bardzo. Ale one ona powinna uderzyć. Panie typu Kotula czy Nowicka, to one same sobie zaprzeczają, a. Bo w oficjalnej terminologii one teraz mówią osoba w ciąży. Osoba. Nie kobieta w ciąży. Aha. Osoba czyli walczą w ciąży. O prawa osób. Tak, osób w ciąży w tych wszystkich dokumentach, które tam przytaczały, a nawet w tych projektach ustaw, jest osoba w ciąży, a nie kobieta w ciąży. Przecież pani Anna Maria Żukowska wyjaśniała o tych przeszczepionych macicach. To jest bzdura oczywiście, bo żadna macica się nie przyjęła na tyle, żeby tam się zarodek. U kobiet to się robiło, spokrewnionych ze sobą, czyli matka, córka, siostra, siostra. No tak, też były same kłopoty z tym, bo to jest bardzo trudne. Tak. Z punktu widzenia i medycyny, i biologii, i biochemii. No więc ale... pani Marta Golbik tutaj się niestety bardzo cofnęła, że tak powiem, w lewicowym rozwoju. No bo nie wolno tak mówić, że gdyby aborcja dotyczyła mężczyzn, bo powtórzę, może dotyczyć też przecież mężczyzn, jeśli kobieta tak się będzie chciała czuć, zgodnie, oczywiście no nie z prawami natury, czy prawami biologii. Nie wolno mówić o prawach natury, Krzysztofie. No bo to jest determinizm. Ojej, przepraszam. Teraz wszyscy są wyzwoleni i nie może być żadnych ograniczeń typu determinizm wynikający z natury. To wszystko można przeskoczyć. Przeskoczyć. Tak, teraz no, było kiedyś takie opowiadanie chyba. Zwierzę, człeko, upiór. Tadeusza Konwickiego. Tak jest. No to to jest coś w tym stylu. Aha. To widzisz, to jestem troszeczkę niedokształcony jeszcze, ale już tak szczegółowiej właśnie, no to panią Golbik, że tak powiem, już nie powiem obrobiliśmy, bo to by znaczyło pewnie troszkę co innego, ale no, chciałem jeszcze się pochylić, no, z bezpiecznej odległości oczywiście, nad panią Wandą Nowicką, bo tutaj rzucała ze sceny, no takie bym powiedział, bardzo antymęskie hasła, notabene Stieg Larsson napisał kiedyś książkę Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. Myślę, że panie Golbik i właśnie Scheuring-Wielgus i pani Nowicka spokojnie mogłyby występować w nowej wersji Kobiety, które nienawidzą mężczyzn. Przy czym pani Wanda Nowicka miałaby pewien powód, ponieważ jej syn rodzony, no po prostu nieusunięty. A on się przyznaje, że jest mężczyzną? Ja nie wiem, do czego on się, znaczy on się przyznaje do dużo gorszych rzeczy niż bycie mężczyzną. Do tych to się nie przyznaje chyba. Do tych być może się nie przyznaje, natomiast przyznaje się do swoich stalinowskich fascynacji, do wypowiedzi typu, że Stalin zrobił bardzo dobrze z Polakami w Katyniu i tak dalej. I to jest rzeczywiście dziecko pani Nowickiej rodzone, nieusunięte absolutnie, jak to panie na lewicy potrafią mówić. Ale ja troszkę rozumiem, że ona jako matka rzeczywiście może być rozczarowana tym, kim jest ten najbliższy w jej życiu mężczyzna, kim się stał po prostu, bo stał się stalinowcem. Nie wiem, czy można coś jeszcze niżej osiągnąć. Komunista. No, ale to wiesz, między komunistą a wychwalaniem zbrodni stalinowskich na polskich oficerach jeszcze jest jakiś tam taki, no bym powiedział, przedział też ale intelektualny. Zawsze, jak się komunę podrapie, to tam wyłazi jednak zbrodnia. Zwykle spod tego. Mnie jedno tutaj fascynuje, także pod kątem logicznym i semantycznym, bo panie często podkreślają, że aborcja jest prawem człowieka. No ale do czego? Zachodzę w głowę, jakim sposobem pozbawienie życia człowieka może być prawem człowieka. No są takie środowiska mafijne na przykład, gdzie żeby w ogóle na przykład się dostać do mafii, a nie będąc członkiem rodziny mafijnej, musisz kogoś zabić na przykład. Więc są pewne takie no, sfery kulturowe. No już nie będę wspominał, w jakich to mafiach. Żeby tak, wszyscy tak byli umoczeni. Jest, tak jest, żeby wszyscy byli umoczeni. I tu też są chyba wszyscy umoczeni. I zastanawiam się, jak bardzo umoczona i jak bardzo, no, że tak powiem, ma te ręce we krwi
już utopione. Pani, którą za chwilę pokażemy, bo chwalenie się tym, że się współuczestniczy w zbrodniach, zwłaszcza jeśli wiemy, i to już zupełnie współczesna nauka mówi o tym, że kobieta bardzo często ma traumę do końca życia albo co najmniej do momentu, kiedy rzeczywiście urodzi dziecko, po wykonaniu jednej aborcji. A tutaj mamy panią, która zdaje się chyba jest z jakiegoś aborcyjnego dream teamu, i one się chwalą tym, że to idzie w dziesiątki, w setki. Jest też logicznie ciekawa, że aborcja może być dream, czyli może być marzeniem, czyli wymarzony team, który załatwia, że te wymarzone istoty nigdy nie będą marzyć. I teraz ja powiem, twój ulubiony zwrot jest jeszcze gorzej. Bardzo często zajmują się tym panie, osoby, przepraszam, osoby żeńskie, osoby, których dream polega na tym, żeby w ogóle mieć jakąkolwiek okazję do tego, żeby potem móc dokonać tej aborcji. To jest, ale to jest prawda, ale to jest prawda. Już za momencie. 50 milionów jesteście winni nam. Proszę, za to, że płacimy ludziom za aborcję. Czy mamy poprosić, 50 milionów. Ale wie pani co, musi sobie zgadza pani w pracy. Proszę mnie nie dotykać. Pani też podeszła do mnie bardzo blisko. Ale pana nie dotknęła. Czyli rozumiem, że to są pani standardy, że pani przeszkadza mi w pracy. 50 milionów. Państwo polskie jest winne organizacjom. Niech pani się wykrzyczy. Za to, że my ratujemy życie i zdrowie polskich kobiet. 50 milionów. Wie pani co, może pani z tym rachunkiem pójść do Donalda Tuska, bo Donald nie, Tusk, proszę państwa. Donald Tusk obiecywał coś państwu. Wszyscy jesteście tacy sami, wszyscy jesteście ale to, tacy Donald sami. Tusk, pan Hołownia, pan Kosiniak, pan Czarzasty. Pan Czarzasty wam obiecywał o zdrowie i życie kobiet. Żeby nie obciążać Belgii, Holandii, Niemiec i Francji za nasze aborcje. Jasne. To oni... Dobrze, może pani mi jest nie pan przeszkadzać. Żenujący. Może pani mi nie przeszkadzać w pracy, dziękuję. Może mi pan nie przeszkadzać w życiu? Może mi pan nie przeszkadzać w życiu, brzmiało ostatnie zdanie pani z aborcyjnego Dream Teamu. Ja nie zauważyłem, żeby tam poseł Bochenek jakokolwiek przeszkadzał tej pani. Chyba było troszkę odwrotnie. Ale... No chyba, że ją rzeczywiście dotknął. I to jest po prostu to trochę... jest mnie błąd, to trochę przeraziło. Ale pani nie miała tego oznaczenia. Uwaga, wysokie napięcie 50 tysięcy volt. A powinna mieć. Powinna. Oczywiście, że bo powinna. Bo co najmniej tyle miała. No tak, bo chodzi i nie ostrzega, że ma jeszcze to napięcie. No ale wiesz co, już było tego blisko. Pamiętasz, jak te panie chodziły w no dużo państwem takim piorunem? Miały. To czachy tam zabrakło, prawda? Czachy tutaj zabrakło, no i że to jest to bardzo wysokie napięcie. Bardzo wysokie. I tu jest niedoróbka. Wielka niedoróbka. W tej pani? Tej pani i tego tam aborcyjnego Dream Teamu. Aha. Bo tak. To jest jedynie za to, że te nienarodzone dzieci się zabiło. Ale przecież dzięki temu, uwaga, dzięki temu państwo polskie, rodzice nie wydali na ich edukację, na ich wyżywienie, na ich odzianie, na opiekę medyczną nad nimi. I te panie powinny wystawić rachunek, bo to ich zasługa jest. Aha. Wielka zasługa wedle tej logiki. No tak, no tak, oczywiście, tak, tak, oczywiście. To nie 49 milionów 104, bo tu pani trochę to, co pani bańkę chciała dla siebie skręcić od razu, tam tak szybciutko? Chciał 896 aha tysięcy na boku skręcić. Aha, nie wiem, czyli dlaczego. Nie tylko oszukują młode dziewczyny, że aborcja jest okej, tylko jeszcze na kasie. Jeszcze na kasie. Przypominają się różne kody i, tak, i takie historie. I ten rachunek trzeba było przedstawić. No bo jest taką wielką zasługą, że ci ludzie się nie urodzili i tych kosztów się nie poniosło, no mhm, że po prostu ktoś musi to zrekompensować. No tak. I od razu wtedy to inaczej wygląda. Mhm. A gdyby tam połowę społeczeństwa na przykład, no tak albo na świecie, 8 miliardów ludzi jest, połowy się pozbyć. Jaka to jest oszczędność? Mm-hmm. Chińczycy na to już padli jakiś czas temu, kiedy był zakaz obowiązujący w Chinach, że można było mieć tylko jedno dziecko. To pewnie też z tej oszczędności. Natomiast pani tutaj mówi, że 50 milionów jest winne organizacjom państwo polskie za to, że my, czyli one, ratują zdrowie i życie. No chciałem tylko pani powiedzieć i chciałbym, żeby pani miała okazję się też przekonać co do tego, że tak rzeczywiście jest, że lekarze w Polsce ratują zdrowie i życie kobiet przy jakimkolwiek zagrożeniu. Tutaj się kompletnie nic nie zmieniło. Warto też przypomnieć, że została rozpętana kompletna histeria po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który jedyne co sprawił, to dołożył to, że nie można zabijać dzieci, no,
które się mogą urodzić z tak zwanym zespołem Downa. Potem na podstawie jednostkowych przypadków medycznych stwierdzono, bo kobiety umierają, przy czym kobiety umierały też i umierają w krajach, gdzie aborcję można robić na pstryknięcie. Też niestety, jak się okazuje, przy porodach umierają. No tak wygląda sytuacja ja z porodem. Sprawdzałem te statystyki śmierci okołoporodowych i tutaj Polska jest daleko od czołówki europejskiej. I jeszcze tylko jedna rzecz, że gdyby tak było, że rzeczywiście kobiety w Polsce są takie proaborcyjne, to czy na lewicę by głosowało niecałe 8% kobiet? To jest niesamowite. Ale my teraz się przeniesiemy do Sejmu, gdzie pewna pani, zwana Taranem, nie mogła się dostać tam, gdzie chciała i nie krzyczała słowa na wy. Teraz mamy informację, że powstaje rozporządzenie zobowiązujące wszystkie szpitale w Polsce do zatrudnienia lekarzy, którzy robią aborcję. Natomiast jeżeli ktoś umrze, to będzie to oczywiście na rękach już teraz Szymona Hołowni i Donalda Tuska, ponieważ Donald Tusk stworzył tego potwora, milcząc przez 5 miesięcy, kiedy Szymon Hołownia toczył walkę, całą kampanię proaborcyjną, nadużywał władzy, kłamał, manipulował, no jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jeżeli coś się stanie, to jest wina też Donalda Tuska, który po prostu na to pozwolił. I ja pytam, co jeszcze się musi wydarzyć? No dzisiaj dostałyśmy zakaz wejścia na galerię. Co jeszcze musi zrobić pan Hołownia, żeby Donald Tusk zareagował na to, co on robi jako marszałek Sejmu? Jeszcze dwie rzeczy tylko chciałem dodać, tak ku refleksji oczywiście, gdyby któraś z proaborcjonistek nas oglądała. Zastanawiam się, bo gdyby to rzeczywiście tak miało wyglądać, życie kobiety jako jakiegoś innego chyba gatunku ludzkiego niż ten pojmowany do tej pory bardzo szeroko jako kobiety i mężczyźni, to czy kobiety decydowałyby się rodzić w czasie wojny na przykład, kiedy nie mają za co tego dziecka utrzymać, nie mają dachu nad głową? Proszę jechać na Ukrainę i zobaczyć tam, czy tam po prostu aborcja kwitnie, czy raczej kwitnie coś zupełnie innego, kwitnie wola i siła życia. To jest jedna rzecz, która mi się jakoś kłóci z tym, w tym lewactwie, ale co tam się nie kłóci z drugiej strony? I druga, dlaczego tak bardzo optują za in vitro? Bo jeśli aborcja jest okej, no to in vitro nie jest okej, bo in vitro ma działać jakby no w drugą stronę, w przeciwną, prawda? Po co powiększać te pule? No właśnie, chyba że one chcą, tak, te paniusie, że jak będzie in vitro, to potem natychmiast wizytówka i tutaj aborcyjny Dream Team, proszę bardzo, bo paniusz jest w ciąży, pani może skorzystać z naszych usług i potem rachuneczek 50 baniek, prawda? Za wszystkie panie razem wzięte. No wydawałoby się, że tu sensu nie ma i logiki za grosz. Nie, bo to wiesz, to w ogóle to jest poza kategoriami, no bo po co się kategoriami trudzić, sensu, to jest lewactwo potem... przecież. No to... Tak, ale to ja tu popieram pana Szymona Hołownię. A widzisz, coś się udało wreszcie, ale koledze popcornowi. Ale z innego powodu niż by się wydawało. Aha. Po prostu pan marszałek Hołownia chyba słusznie obawiał się, że takie osoby jak pani Marta Lempart mogą spróbować sprawdzić, jak się skacze z galerii na salę. A to nie byłoby ani bezpieczne. A to by akurat pani Lempart to by załatwiała pół klubu. No. To niedobrze. To rzeczywiście nie. Natomiast ja się dziwię, że pani Lempart nie pstryknęła, tak jak kiedyś to zrobiła, na pana Adama Szłapkę. Jest taki minister podobno i lider, na pewno minister i lider Nowoczesnej, tej, co długo ciągle nie oddała. Bo wtedy, kiedy ona występowała na ulicy z tym swoim słynnym monologiem, tam w zasadzie nic innego nie potrafiła powiedzieć, to kazała mu przerwać kordon policji. To przepraszam, jak Szłapkę się wysyłało na kordon policji, to chyba na Straż Marszałkowską też można było wysłać, prawda? No ale porównaj panią Martę z panem Szłapką. No i właśnie wtedy się dziwiłem, że ona sama nie weszła tam. Może już miała dosyć, może już była zmęczona po prostu. A może tak, bo przy tylu interwencjach to mogła już być. Ale jedna rzecz się stała straszna. Pamiętam tę scenę, kiedy podczas tych strajków i manifestacji na ulicach pan Donald Tusk przyjął panią Martę, jak był jeszcze w Brukseli. Tak, widziałem zdjęcie nawet. Sobie robili. Oczywiście, suite takie nawet. Tak, suite w focie. I teraz co? I teraz już jest niedobry? I jeszcze jedna fajna rzecz, że Donald Tusk jest szefem jednej z gałęzi władzy wykonawczej, drugą jest prezydent. I pani Marta Lempart mówi tak: panie Tusk, pan jesteś władza wykonawcza, to weź tę władzę ustawodawczą do kąta, do garów, schować, co taki Hołownia będzie, jaki tu jest szacunek do hierarchii władzy. Pan Tusk, potem długo, długo nic i pan Tusk może wydawać polecenia panu Hołowni, żeby to zrobił, tamto zrobił, tu sprzątnął, tam wyprał, bo pani Marta sobie życzy. Tak. I z podziału Monteskiuszowskiego jasno wynika, że tak powinno być.
Mm-hmm. Znaczy w ich głowach, bo oczywiście no tak, państwo oczywiście, wiedzą, że my tu sobie żartujemy. Ja też pamiętam, jak no, był obrażany pan Szymon Hołownia przez ludzi, osoby, przepraszam, z ruchu pani Lempart. I wtedy on powiedział, że on się nie gniewa, bo on też ma krótki ląd. Dzięki temu się dowiedzieliśmy, że pani Lempart też ma ląd, że on jest jednak mimo wszystko krótki. Nie wiem, jaki ląd ma pani Kotula, ale proszę zobaczyć. Pani wywołała wielką falę krytyki, publikując w mediach społecznościowych instrukcje, jak przeprowadzić farmakologiczną aborcję. Podniosły się głosy, szczególnie po prawej stronie, że promuje pani nielegalny handel lekami. Potrzebna była ta instrukcja? Ona jest bardzo potrzebna, bo dzisiaj kobiety muszą wiedzieć, muszą pamiętać przede wszystkim, że mają prawo same przerwać ciążę. I dzisiaj w ten sposób, i to chciałam też pokazać moim wpisem, 95% aborcji się odbywa w domu do 12 tygodnia. Za pomocą tabletek. Te aborcje są bezpieczne, to znaczy zgodnie z wytycznymi WHO one są wykonywane, ale mój wpis przede wszystkim też pokazuje hipokryzję. Tak? Możemy dzisiaj jako politycy mieć czyste ręce i nie zajmować się tematem aborcji, ale te aborcje będą się działy. Mowy panie nie siedziały, bo to wydaje mi się, że za coś takiego to można pójść siedzieć, ponieważ nie wolno, już nawet zostawmy na chwilkę aborcję, nie wolno w Polsce reklamować leków, które są na receptę. No ale pani Kotula zasłoni się immunitetem, prawda? Immunitet ma pewnie jeszcze większy niż pióra na głowie, tę przepiękną fryzurę. Ale szczerze mówiąc, tak już bez cienia nawet sarkazmu, to jest coś obrzydliwego, bo tu się zaczyna już proaborcyjny terroryzm. To znaczy pani Kotula, minister w rządzie pana Tuska do spraw równości, choć raczej ja bym nazwał, że do spraw nierówności pod sufitem, szantażuje nas i mówi Polsce tak, jak nie uchwali ten kraj prawa superaborcyjnego, czyli aborcja na pstryknięcie, na żądanie, bo aborcja jest okej, nie jest okej, niech pani się naprawdę we fryzurę puknie troszeczkę, no to ja będę podawał informacji. Teraz skąd ja mam gwarancję, że na przykład młode dziewczyny, które teraz to zobaczyły, od tej pory sobie to wydrukują i będą miały. I jak któraś naprawdę umrze, to czy coś się stanie pani Kotuli? Nawet gdyby jej powiedzieć to przez panią, to ona powie, no i co tam? Ja przecież nie mam sumienia. Bo sobie kupi w internecie coś, co się tak nazywa, tak, a co przecież nie musi być w ogóle lekiem. I nielegalny handel lekami do tego dochodzi. Może zawierać jakieś świństwo po prostu. Oczywiście, że tak. Wywołać tyle się mówi o tym, że to badziewie jest sprzedawane w internecie, że to ludzi trudno, tak, umierają. Wywołać sztuczny popyt, no a poza tym jednak poseł nie może żadnego produktu reklamować. To jest reklama produktu, niezależnie od tego, czy on tam jest legalny, nielegalny i czy w ogóle to jest ten produkt, który jest, ale udaje, że to jest ten produkt. Naczelna Izba Lekarska stwierdziła po tej wypowiedzi, że każdy lekarz miałby już sprawę w prokuraturze. Oczywiście. W związku z tym. Ale pani Katarzyna Kotula nigdy by lekarzem nie została. To jest nauczycielka angielskiego. Z powodów wiadomych. I mądrzy się o aborcji, jest mądrzejsza od lekarzy. No to może chociaż Grzegorz Schetyna, może ostatni sprawiedliwy Platformy. Minister do spraw równości Katarzyna Kotula opublikowała post z instrukcją, jak skorzystać z aborcji farmakologicznej. Wczoraj w Sejmie te tabletki też reklamowała, chodziła z nimi, pokazywała do kamer, różnym telewizjom. Panie marszałku, no, zapytam, czy to normalne, ale to jest retoryczne pytanie, bo to nie jest normalne. Ona zachęca. Nie akceptuję tego, ona po prostu pokazuje pewną drogę. Uważam, że to jest efekt tego, że tej decyzji ta debata nie zakończyła. Ale powinna się z tego wycofać, skasować ten post? Jest szef partii, której należy pani... No, pan marszałek jest ciągle jednym z liderów Koalicji Obywatelskiej. No, ale jest szef rządu. No zobaczymy. To nie jest przecież nawoływanie, to nie jest przestępstwem. To jest promocja. To pokazuje. Czy nie jest przestępstwo? Tu niektórzy mają wątpliwości, bo mówią, że minister po pierwsze nie może reklamować takich rzeczy. No to jeżeli to jest przestępstwo, to niech prokuratura wszczyna postępowanie w tej sprawie. A politycznie? Ja tylko jedno powiem. Niestety tak się okazało, że pani Kotula jest jednym z 13 ministrów, którzy są przy prezydencie w szerokiej bardzo, na szczęście, Radzie Dialogu Społecznego. Zwracam się z bardzo króciutkim apelem do pana prezydenta Dudy. Tam nie powinno być miejsca dla takich kotul. Pan Grzegorz Schetyna trochę udaje, że no właściwie to nic takiego nie powiedziała, to no niby tak, ale niech się prokuratura zajmie. Prokuratura pana Bodnara się zajmie panią Koturą. Tak jak panem Grodzkim. Panie senatorze Grzegorzu, przecież to są jaja czyste. To jest w ogóle niemożliwe. Absolutnie się niczym nie zajmie. Pani Kotula będzie to robić, będzie przykład zły szedł w lud. Tak są zasady. No,
przynajmniej dla posłów. I pytanie, czy robi to za darmo? To bym chciał się dowiedzieć tego od pani Kotuli. Wrócimy po reklamach. Inflacja spadła do poziomu 1,9, a wasza koalicja chwali się tym sukcesem. Czy jest pan w stanie określić, panie ministrze, jakie ustawy albo działania z waszej strony się do tego przyczyniły? Pytam, bo Narodowy Bank twierdzi, że to ich zasługa. Nie wiem, komu mam wierzyć. Tutaj oczywiście przede wszystkim powiedzmy sobie jednoznacznie, że należy się cieszyć z tego, że inflacja w Polsce jest najniższa od 5 lat. Wciąż jest jedną z wyższych w Unii Europejskiej, ale cieszymy się, że jest jedną, że jest najniższa od 5 lat. Umocnienie złotego jest bez wątpienia jednym z czynników, który stoi za niższą inflacją. No i to jest wasza zasługa? To jest zasługa też znowu wielu czynników, ale bez wątpienia tego, że mamy nowy, prodemokratyczny, proeuropejski rząd, bez wątpienia również. Dobry wieczór ponownie. Kiedy Rafała Trzaskowskiego w czasie kampanii prezydenckiej zapytano, co zrobi z wiekiem emerytalnym, czy będzie próbował jakoś wpływać na politykę tak, żeby go z powrotem jednak przywrócić do tego stanu niższego, powiedział: a, o tym nie gadajmy, to już jest załatwione. Kiedy pytano innego polityka Platformy Obywatelskiej, co ze świadczeniami socjalnymi, powiedział: a, to już jest załatwione, 500+ już jest. I teraz, kiedy dostaje pytanie obecny minister finansów, pan Andrzej Domański, jaka jest zasługa obecnej ekipy, w tym Donalda Tuska, bo to pan Tusk się tym chwalił, w tym, że inflacja spadła. Pan Domański mówi, że mamy się cieszyć. No to ja się cieszę bardzo, tylko trochę mnie martwi to, że pan Domański jest ministrem finansów, bo jeśli ktoś jest ministrem finansów, powinien mieć coś do powiedzenia troszkę więcej. Chyba że staje się zwyczajnym protuskowym propagandystą, a wtedy nie powinien być ministrem finansów, tylko rzecznikiem rządu. Notabene ten rząd wciąż nie ma jeszcze rzecznika. To jest program Polityka na Deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Krzysztof Fezet. Stanisław Janecki. Cieszymy się, Staszku. Ja się cieszymy się bardzo. Ale super, tak. Inflacja spadła. Cieszymy... Tylko nie możesz... A, jedną rzecz chciałem prosić, przepraszam, że tak? Nie możesz użyć nazwiska Glapiński absolutnie w tej wypowiedzi. Aha, bo nas zamknął nam gęby po prostu na kłódkę na zawsze. Spróbuj opowiedzieć o tym, jak zwalczono inflację, ale nie używając nazwiska Glapiński. Nie ma kogoś takiego, nigdy go nie było zresztą. No bo z kosmosu tak spadł tak taki plan. A, myślałem, że ten... Nie, Rudy. Taki plan, gdzie było rozpisane precyzyjnie, miesiąc po miesiącu, jak inflacja będzie spadać. Aha. I z powodu jakich decyzji pewnej instytucji finansowej ona będzie spadać i z powodu tego, co się dzieje w gospodarce. Ponieważ ten kosmiczny dokument spadł w momencie, kiedy zmieniła się władza, to ona jest za krótko. Oczywiście tam telewizję rozwalić to drobiazg, tak, zupełnie. Jasne. Ale żeby gospodarkę wywalić w kosmos, tam jeszcze, skąd ten dokument jasne. Spadł, to nie jest takie łatwe. Aha. No i nie udało się wywalić w kosmos, dlatego ta inflacja jest 1,9, czyli cel inflacyjny został osiągnięty. Oczywiście wyłącznie dzięki nowej władzy, która tak. przywróciła demokrację, czyli zamordyzm, tak. bo te pojęcia trzeba odwracać. Nie, pasuje mi ta opowieść. Natomiast to, że to było zapisane i wszystko się odbyło wedle tego planu, to jest wyłącznie zasługa kosmitów, aha. bo oni są wyższą cywilizacją i przewidzieli te rzeczy, więc tu nie ma co z tym dyskutować nawet. Dodałbym, znaczy to mi się absolutnie klei, tak jak podobnie jak pan Domańskiemu prawdopodobnie, dodam jednak jakąś rolę Donalda Tuska. Czy to mogło być tak, że to on wezwał tych kosmitów, żeby oni mu to zrzucili po prostu, czy zupełnie to się chyba, poza Tuskiem, to się nie mogło odbyć zupełnie poza Tuskiem, bo to jest dobre. Oni go wybrali, bo on jest wybraniec. Aha, bo jest zielony, znaczy nie jest zielony, no ale tak umownie zielony. Znaczy, że zielony w te klocki, no, że po prostu zielony z ekonomii, kompletnie, nie ma pojęcia. A, dlatego go wybrali. Tak, zielony ludzik. Zielony ludzik, a to też już mi się kojarzy co nieco. No. Czyli widzisz, no to świetnie. To tak jak trochę jak z ugorowaniem było. Oczywiście. Czyli wtedy, kiedy on załatwił ugorowanie, pan jego ekscelencja Słońce Peru Tusk, że nie będzie przymusu ugorowania, co zostało załatwione w styczniu bez jego udziału i pojechał w marcu i powiedział, że to załatwił, to podobnie się to odbyło prawdopodobnie. Prawdopodobnie tak. A Różdżka? Nie, ta Różdżka, pan Leszczyna, pani Leszczyna kiedyś, przepraszam, powiedziałem pan Leszczyna. To też to przez te gendery wszystkie. Pani Leszczyna mówiła, że pan Tusk ma taką Różdżkę.
Nie wiem gdzie, niestety. Aha. nie chciałbym nawet się dowiadywać chyba. A ponieważ ta postać, o której nie mieliśmy mówić, tak, to chciała, żeby inflacja była 8% na przykład, to trzeba go przed Trybunał Stanu postawić, bo przecież nie może być tak. I ponieważ ceny energii wzrosną od lipca i to mocno, i to się jeszcze z paroma impulsami inflacyjnymi, no bo tak zwane babciowe to też jest, chociaż nie, bo ono od nowego roku ma być, zdaje się, ale będą jakieś impulsy inflacyjne, to ta inflacja skoczy, niektórzy mówią, między 6 a 8 znowu. I wtedy można zatrzymać tego, już tu możemy powiedzieć nazwisko, bo jest winny. Jego wina. Glapińskiego, pana Adama Glapińskiego. To się wszystko takie pięknie klei. I to jest dywersja po prostu. On tam pozakładał te miny. Tak. I jak w lipcu złota nakupował, tak, rozumiesz. Jak w lipcu to wystrzeli, to od razu ciach go za kołnierz. A, czyli muszą troszeczkę jeszcze poczekać. No ale pan minister Domański stwierdził, że mamy nowy prodemokratyczny rząd. Mnie się zawsze wydawało, że wystarczy mówić demokratyczny i że każdy rząd wybrany w wyborach demokratycznych, a każdy taki był po 89 roku, jest demokratyczny, ale że demokracja też oznacza, no tak uczono mnie na historii jeszcze, to nie było pani Nowackiej na szczęście, że to jest jakby władza ludu, demos. Lud, prawda? Tylko jak ktoś ten demos, jak to powiedzieć, tak podobnie do demo, jak ktoś ten demos demontuje, powiedzmy, czy jego wiedzę, to to chyba nie jest demokracja, bo no zresztą niech pan Domański nam to wytłumaczy, bo ja to jestem za tępy na to. A kiedy obywatele otrzymają w prezencie obietnicę wyborczą Koalicji Obywatelskiej, czyli 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku? Ja zostałem zobligowany przez pana premiera do tego, aby przedstawić plan wprowadzenia tej kwoty 60 tysięcy złotych w trakcie kadencji i nad takim planem pracujemy w Ministerstwie Finansów, więc na to jeszcze chwilę, ale niedługo trzeba będzie poczekać. Jak będzie długa ta chwila? Czy to jest kwestia roku 2026, 2027? Pracujemy nad tym w tej chwili w Ministerstwie Finansów, no aby było to możliwie szybko. Natomiast oczywiście musimy pamiętać o stabilności finansów publicznych. Oj, ktoś oszukał. Nie. Pana Domańskiego. Aha, straszyłeś, że ty powiesz, pana że Tusk oszukał. Ktoś oszukał. Podejrzenia moje wiodą ku dwóm osobom. Pana premiera Donalda Tuska i pani minister Izabeli Leszczyny. Wybierz Leszczynę. Zaznacz Leszczynę. Dobrze, niech będzie Leszczyna, bo ona mówiła, że to jest gotowe wszystko. Że tu nic nie trzeba gotowe. To rozwiązanie jest gotowe. Tylko, że przypadkowo, najpierw były wybory samorządowe, gdzie jak się podniesie próg do 60, no to wpływy z PIT i wtedy wychodzi pan Trzaskowski, tam pan Sutryk, to jeszcze nie wiadomo, no ale wychodził, powiedzmy, pan Jaśkowiak, tam pani Zdanowska. Tak, zabrali nam pieniądze na samorządy. Ograbili nas. Ograbili i złodzieje. Nic nam nie dali, no to się wstrzymali, no bo to przecież to jest oczywiste, że to oznacza. I teraz to jest jedna z najprostszych spraw, jakie można sobie wyobrazić. Podnosi się kwota i już, tylko tam jest jeden wielki problem, bo zarządów Platformy Obywatelskiej poprzednich, oni owszem podnieśli próg tej kwoty wolnej od podatku, ale przez pierwsze 4 lata o 1 złotych. No to jest kupa forsy, to akademik można za to kupić za złotówkę. Ale uważaj, a przez drugie 4 lata o 1 złotych. To już dwa akademiki można wykupić w dzisiejszych czasach, gdyby realizowali swoje obietnice. Bo było 3089 złotych. Teraz państwo uważajcie, bo jest 30. Tak. 3089 i przez 2 lata udało im się dokonać tego skoku na 3091. Niesamowite. To ja teraz przytoczę słowa pewnego premiera. Oczywiście nie chodzi o pana Donalda Tuska, tylko obecnego premiera. Aha, no to jest to jest Tusk. No to przepraszam. No dobrze, nie będę mówił czyje to słowa. Wrzesień 2023. Podniesienie kwoty wolnej od podatku to konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni. Tak powiedział pewien premier.
to R to tak chciałem specjalnie oddać, skoro nie podaję nazwiska. Domański nam opowiada no o dobra. Całej kadencji. Potem pod koniec marca ten sam człowiek mówi, w tym roku kwota ta nie jest możliwa ze względów finansowych. I mija tydzień i ten sam człowiek, jak mówi pani Lubnauer, premier Rady Ministrów, ale to nie chodzi o pana Tuska, no naprawdę, panie Donaldzie, to w ogóle pan wyłączy, to nie chodzi o pana. Ten sam człowiek mówi, znacie mnie? Mnie żadna pusta obietnica przez gardło by nie przeszła. No tak. No to nie może być Tusk. To dobrze powiedziałem za znasz Leszczynę. Dobrze powiedziałem. I pani Leszczynę weźmie to na klatę chyba swoją, że tak powiem. Czy weźmie? Musi, czy weźmie. No to no, jakie będzie miała wyjście, jak pan Donald każe, to weźmie. I no nie bo, tylko na klatę. No bo ona teraz przecież tyle opowiedziała ładnych historii o tych bezkolejkowych, tam każdy wszystko, co trzeba. Ta. Pieniędzy właściwie w brud. Czyli no na razie się znaczy, możemy z tym pożegnać, ale uspokaja mnie... obsunęły. Tak, o, tak. Uspokaja mnie jedna myśl pana, tym razem już rzeczywiście Donalda Tuska, chociaż wtedy też było Donalda Tuska, tylko ja nie mogłem o tym powiedzieć, bo jesteśmy, mamy wolne media w Polsce po prostu. Pan Tusk mówił, że w przyszłym roku będą pamiętać o tym projekcie. Czyli, że ale my też będziemy że pamiętać. Nie zapomną? Tak, ja też nie będę, ja też nie zapomnę. Pytanie, czy wyborcy pana Tuska nie zapomną czasem, bo jak zapomną, no to zagłosują tak jak zawsze. Ale jak sobie przypomną, zwłaszcza ci, którzy uwierzyli w to, no to tak jak powiedziałeś, no ci tacy ultrasi, to oczywiście to wypuszczą drugim uchem, a no cóż. Ale jak się okaże i pan Tusk to uzasadni, a jestem pewien, że uzasadni, że podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy z 30, to zaszkodzi wszystkim tym, którym miało pomóc. Zarąbie europejską gospodarkę, tak jak miało zarąbać 500+, pamiętasz? No, i 800+ miało zarąbać. Ludzie w Polsce zbiednieją od tego. No tak. A, to nie mogą, bo pan Tusk, no pan Tusk za ludźmi to jest po prostu jak mało kto. No jakby mógł zaszkodzić ludziom. Nie, absolutnie. Natomiast też pytanie padło dzisiaj w Sejmie do pana wiceministra rolnictwa. To już państwo wiedzą, o kogo chodzi. Kiedy te konkretne działania będą zrealizowane? Proszę bardzo, panie ministrze. Polityka rządu i polityka resortu rolnictwa jest zaplanowana i będzie realizowana konsekwentnie. Żadne naciski, tym bardziej polityczne, nie będą jej zmieniały, pani poseł. To ja przyznam szczerze, że uważałem dotychczas, że takim mistrzem był towarzysz Decymber, czyli Zdzisław Grudzień, za czasów Gierka, tam członek politbiura i sekretarz KC, i on tam na Śląsku zasłużony, że to, przepraszam, bardzo taki pusty łeb był. A tu się okazuje, że on był chyba całkiem dobry. Mimo wszystko. No. Mimo wszystko lepszy lub tak, gorszy. Tak zależy, wygląda, z której strony liczyć i patrzeć. No ale pan Kołodziejczak, wiceminister. Ale jak precyzyjnie to wyjaśnił. Że tak. Te konkrety. Ja nie mogę tak z tą szufladą, ja nie mam takiej szuflady tej. Ale zauważę się przy. Ja się postaram. No, tak. Tak, to masz, to już prędzej taki safe. Safe, tak. Natomiast zauważ, że pan Kołodziejczak zaczął mówić jak Lech Wałęsa. Więc albo się tu kroi jakiś pokojowy Nobel, być może od rolników, to dostanie takiego Nobla, że po prostu, no, albo coś innego dostanie, no ale coś fajnego w każdym razie, pokojowego, bo mówi już polityka, mówi polityka rządu i polityka resortu rolnictwa jest zaplanowana i realizowana i żadne naciski, tym bardziej polityczne, nie będą jej zmieniały. Natomiast nie odpowiedział na pytanie. Zobacz, jak on się szybko uczy tej tuskowej polityki, prawda? Tak jak pan Domański, prawda? Jaka jest państwa zasługa w obniżeniu inflacji? Musimy się cieszyć, że inflacja jest niższa i finał, i do widzenia, jest spadła. A pamiętasz film, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? A Kołodziejczak tam grał? I, no grał, chyba grał, bo jak zadano to pytanie za wcześnie. Aha. Tam był taki konkurs, się odpowiadało na pytanie. Tak. I jedno pytanie za wcześnie. Tu po prostu za wcześnie to jedno pytanie było. No tak. Bo pan Kołodziejczyk odpowiedział na pytanie, które nie padło, a miało paść. A, w ten sposób, czyli już jest no taki przewidujący. No ale rozbroił w ogóle sytuację, bo proszę państwa, czy ktoś z państwa sobie wyobraża,
żeby polityka jakiegoś resortu, jakiegokolwiek, była zaplanowana, przecież to jest niemożliwe w ogóle. A u pana Kołodziejczaka jest wszystko zaplanowane. A jeszcze niedawno mówił, że jak się spotyka z dyrektorami departamentów i pyta ich, co oni mają robić, to oni mówią, że nie wiedzą, żeby on im powiedział, co oni mają robić. A on przecież im powiedział, że systematycznie... Że będziemy realizować. I planowo. Za późno się trochę urodził pan Kołodziejczak. No w takim rządzie, tym razem z panem Grudniem, którego przypomniałeś, towarzyszem Grudniem. Towarzyszem Decymbrem. A może by jakąś ksywę panu Kołodziejczakowi taką. Chociaż nie, bo Decymber to było tłumaczenie takie no, zniemczone, że tak powiem. Ja mam parę ksyw dla pana Kołodziejczaka, ale nie mogę ich powiedzieć, wiesz, bo jesteśmy na żywo. Właśnie, to może w przerwie coś ci zaproponuję i może skorzystasz z którejś z nich. A póki co, no jeszcze pochylimy się nad kolejnymi konkretami, tym razem jeśli chodzi o centralny port komunikacyjny, bo tam zupełnie nie wiadomo dlaczego, ale wkradły się jakieś opóźnienia. Nowe opóźnienie w przygotowaniach CPK. Spółka nie wyrobiła się z wnioskiem. Oddala się perspektywa wydania kluczowej decyzji lokalizacyjnej dla lotniska w Baranowie. Zajmująca się budową centralnego portu komunikacyjnego spółka złożyła pismo do wojewody mazowieckiego z prośbą o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku w tej sprawie. Popieram CPK i popieram właśnie prawie wszystkie inne pomysły inwestycyjne. Polska potrzebuje tych inwestycji, żeby wykorzystać swoją historyczną szansę, żeby pierwszy raz w historii dogonić Zachód. Chyba nigdy w historii naszej tysiącletniej... Jedno lotnisko ma nam pomóc dogonić Zachód. To nie ma być tylko samo lotnisko. Ja widzę CPK jako część większej układanki, z którego w ramach całego obszaru gospodarczego tworzymy nowe gospodarcze serce Zachodu, w którym ściągamy dziesiątki, a i nawet setki miliardów dolarów, które teraz na świecie szukają dla siebie nowego miejsca, bo wychodzą z Chin, bo wychodzą z wielu innych krajów na świecie i szukają bezpieczniej przystani z wykształconą siłą roboczą. Tak, o ile się o to postaramy, to zainwestują. No ale przecież to opóźnienie nie wzięło się z przypadku, tylko z wyraźnej dyrektywy pana Macieja Laska, pełnomocnika rządu do spraw likwidacji, nie bójmy się tego słowa, CPK i projektu. Być może ustnie, nie jestem pewien, może na migi też mógł spróbować. Myślałem, że on nie jest. Może nie być, bo po co mu to przecież? To po żadnej tym, co wiedzy. Robił oczywiście. Tak, no ja domyślam się i w każdym razie polecił swoim ludziom, żeby tak wstrzymać konie troszeczkę, no bo przecież jak coś się zawali, to będzie można zwalić na poprzedników i tak dalej, i tak dalej. No, trzy rzeczy tylko przytoczę. Pan Trzaskowski powiedział, zróbmy lotnisko, ale z Okęcia i Modlina tak, żeby Niemcy się nie pozbierali. Dodajmy ze śmiechu. Oczywiście oni do tej pory leżą i kwiczą, przepraszam, zwłaszcza po serii artykułów, w których fachowcy, już nie pan Trzaskowski, od niemieckiego przemysłu lotniczego twierdzili, że to będzie zabójcze dla niemieckiego przemysłu. No zwłaszcza, że jako się rzekło już wiele razy w tym programie, 60% towarów cargo, drogą cargo, które mają znaleźć się w Polsce, są clone w Niemczech. To są gigantyczne pieniądze. Oczywiście pan Lasek jako ten, powiedzmy, półpiśmienny nie musi tego wiedzieć. Druga opinia, pan Kobosko z Polski 2050 mówił, że no fajnie, ale tak budować lotnisko w Szczerym Polu, gdzieś tak w mieście bliżej, coś tak, wiesz, no może pod Pałacem Kultury, tam, żeby one tam startowały. No i wreszcie pani Wcisło, stop PCK, CPK i innym nazwom. No to już wystarczy. No a pan prostu... Kołodziejczak żadnego stanowiska nie zajął? W tej sprawie nie będzie chyba. Dziwna sprawa. Chyba, że będzie bronił rolników, bo tam przecież podobno mają być jakieś masowe wysiedlenia. Oczywiście nikt ich jeszcze nie widział, nikt o nich nie słyszał, ich nie będzie, ale jak trzeba powiedzieć coś przeciwko CPK, to i się tak drapią w głowę i mówią, no nie, ale to ludzi trzeba będzie przemoc. Wysiedlać. Przemoc. Tu ja się odwołam do pana profesora Marcina Piątkowskiego, który już pisał o tych kwestiach. Bo on powiedział, że doganiamy. Problem polega na tym, że my weszliśmy na taką ścieżkę parę lat temu, gdzie mamy szansę, jeśli chodzi o poziom życia, ale także o nowoczesność, bo te wszystkie polskie pomysły typu BLIK, typu e-recepty, to jest absolutna awangarda europejska, tam nam się nie śniło. Tak. Niemcy półtora roku po nas to dopiero zaczęli wprowadzać. W tych starych krajach unijnych i tu była szansa, że już tak, mamy Hiszpanów, Włochów, mamy Francuzów już na celowniku i Polska mogłaby się stać jednym z liderów Europy i krajem naprawdę bogatym. I teraz wyobraź sobie, że siedzi rząd Donalda Tuska. Całkowicie, każdy? Ale gdzie, w Sztumie?
Nie, jeszcze nie siedzi. A, to co ty mi tutaj nie, nie, wiesz? To przepraszam, że narobiłem ci apetytu. Jeszcze nie. Zasiada, o. O, okej. Okay. Zasiada. Na razie, bo potem będzie siedzieć, ale na razie zasiada. Mm-hmm. I on zasiada i taka myśl. Pierwszy Donald Tusk, ale tam reszta też. Co? Niemcy dościgniemy, prześcigniemy nie, Francuzów? Przecież oni to, mnie zabiją. To, oczywiście. To, czyli już mi niczego nie dadzą. To nie prostu, wolno żadnej tego fuchy, robić. Niczego. Wycofać z tego wszystkiego. Przecież oni nas znienawidzą. A wszystko polega na tym, że oni lubią Donalda Tuska, żeby on tego nie robił. To przecież nie może im zrobić takiego numeru, wyciąć takiego numeru, że teraz będzie jakimś pisowcem i będzie rozwijał tę Polskę. Nie po to został tym premierem, nie po to tam go wypychali, z tymi rzeczy pomagali. No i powiedzmy wprost, nie za to mu płacą politycznymi wpływami, ale prawda? Oczywiście. Nie za to mu, że tak powiem, płacą tytułami w niemieckich, choć polskojęzycznych periodykach typu Newsweek i tak dalej, i tak dalej. No to jak sobie wyobrażasz, że ten... Jak on to nerwowo wytrzyma, jak zobaczył te wyniki. Na ujściu, jak Niemcom się nie podoba? Ale po co? A ten ruchomy w Gdańsku tak. Do odbioru? Regulacja Odry, ale po co? A te energetyka jądrowa? No. No to straszne jest. Straszne. Oj, to ja współczuję panu Tuskowi. To już wiem, dlaczego on jest taki rozdrażniony, bo to jeszcze musi naprawdę wykonać kupę roboty, żebyśmy przestali gonić, prawda, i ścigać. Bo to też się samo nie zrobi, tak. To trzeba naprawdę ostro tam jechać. Ja też mam trochę współczucia dla pana Macieja Laska, no bo on oczywiście nie jest tam żadną torpedą. Raczej to taką prawda. Wolno pływającą. No raczej no rower wodny bym tak, no, te rejony. Albo może nawet jeszcze tam... taki dmuchany coś. No on jest taki nadmuchany. Taki dmuchany, że on stara się bardzo, ale on musi wykonywać to główne zadanie, żeby... No to dał polecenie, spokojnie, niczego nie wysyłajcie, no to wzięli, zrobić, no. Wzięli się, spóźnili. No. To się potem obrazi pryncypał i co? A tak to on spokojnie tam, audyty, on omawiał audyty, które miał dopiero zamówić za 5 miesięcy i nadal nie zamówił. Czeka, po prostu czeka, aż Niemcy... Co to za facet jest? No, mężczyzna prawdziwy taki, no, pełnomocnik. Czy w zasadzie pełnonocnik bym nawet powiedział, prawda? Gdyby było takie pojęcie w polityce, pełnonocnik... Ale porcelanowy czy blaszany? A, to wiesz, pełny i to jest najgorsze. A. Pełny różnych niestety... Przelewowy. Przelewowy, pełny różnych sprzeczności. Przelewowy. Pełny być może. Choć tutaj wszystko jest absolutnie jednak... Proste, zerkam oczywiście, bo nie mogę uwierzyć ze szczęścia. Teraz będzie najprostsze. Gdzie? No tak, bo pan Rysiek... Autor tylu aforyzmów, to jest tak skomplikowana postać. On się przejął bardzo takim wskazaniem Alberta Einsteina. Aha. Einstein powiedział swego czasu, że rzeczy trzeba przedstawiać tak prosto, jak to możliwe, ale nie prościej. Ale pan Ryszard tej ostatniej części nie dosłyszał. Ale pan Rysiek jest lepszy niż pan Albert, moim zdaniem. Jest no, kto by wymyślił, że głowa psuje się od góry? Rząd, jak diabeł święconej wody, boi się uwolnienia cen energii. Słusznie? Znaczy, trochę będą uwolnione. To nie może być na jednorazowe, to musi być stopniowe. Natomiast co do zasady, no, ceny energii, jeżeli są wysokie, to następują oszczędności no, w firmie, jak i gospodarstw domowych i ta cena po prostu jest mniejszy popyt, ona spada. No, to jest taki naturalny mechanizm rynkowy, ale rozumiem, że nie możemy nagle przestać dofinansować kwestii prądu, no bo był za duży skok i mało by kto w stanie był to zaakceptować. Nie jest tak, że boi się w ogóle rząd uwolnienia, tylko to musi być realizowane stopniowo. Stopniowo? Stopniowo. Ale wie pan co, teraz ja nie jestem odpowiedzialny za kwestię uwolnienia energii, w związku z tym nie chciałbym wychodzić na przed szereg. Mogę nie mieć pełnej wiedzy dokładnie, kiedy co ma być realizowane. No, to ja jestem zawiedziony. Ale ja miałem pana Ryśka, przepraszam, Ryszarda, że ma pełną? Da Petru, że on ma za każdym razem pełną, no wiedzę właśnie, na każdy temat, na który zabiera głos. Już zostawmy te wpadki jego językowe, ale jeśli tutaj mówi na przykład, że
ceny prądu, jak idą w górę, to trzeba ograniczyć zużycie, to państwo sobie będą wyłączali, po prostu w parzyste będziemy mieli prąd, a w nieparzyste na przykład będziemy mieli wodę. No dlaczego zawsze nie? Można podłączyć lokomotywę, jak w alternatywy 4. Oczywiście. Na węgiel. Ale kiedy mówi, że wtedy, jak już będziemy wyłączać ten prąd, to ceny prądu spadną i znowu będą niższe, no to zabrakło mi takich słów jak pandemia, wojna na Ukrainie, podwyżka cen energii na świecie i tak dalej, i tak dalej. A on tak ładnie, że tak powiem, sprasował cały ten temat. Czyli, a to dlaczego mówi, że nie ma pełnej wiedzy? No panie Rysiu, no pan nie ma wiedzy, to kto ma? Nie, tu rzecz się stała straszna, moim zdaniem, ponieważ pan Ryszard założył, że ktoś tam w rządzie ma po pierwsze wiedzę, a po drugie, że pełną. Panie Ryszardzie, no przecież jaja sobie pan to robi. Też nie. Tak, no najwyżej sobie wyłączymy ten prąd. Jest jeden plus, może być jeden plus tej podwyżki cen energii, to jedyny, że pan Rysiek będzie udzielał krótszych wywiadów, bo tego prądu będzie mniej i on będzie musiał to wszystko jeszcze bardziej prasować, tak żeby jeszcze krócej, jeszcze mądrzej, no jeszcze fajniej w każdym razie. Wracamy do państwa po panu Ryśku, znaczy po reklamach. Po co ta rekonstrukcja? Byłoby nieuczciwe. Ja nie wiem w ogóle... Pytam o wybory europejskie, bo pani tak mówi niejednoznacznie, nie wiem, czy będę kandydowała. To może zadam inne pytanie. A pani chciałaby kandydować? Rozważam to, bo uważam, że trzeba wesprzeć cały komitet, który powinien zrobić taki wynik pozwalający na odbicie się po tym wyniku samorządowym. Czyli pani nie tyle chce dostać się do Brukseli, ile pani chce wystartować, żeby tam nazbierać głosów. Wszyscy fani Anny Marii Żukowskiej, wszyscy fani mężczyzn zachodzących w ciążę będą głosować na panią. No może tak być, zobaczymy, jeszcze nie podjęłam tej wszyscy decyzji. Wszyscy mężczyźni, którzy zachodzą w ciążę, zagłosują na panią. Wszyscy to może być pełen, wszystkie kobiety, którzy... Zbiór pusty. Robert Biedroń będzie jedynką w Warszawie, tak? Tak. Mhm. I pani wygra z Robertem Biedroniem. Nie wiem, czy to będzie ten sam okręg. To dopiero byłoby coś. Pani nie chce kandydować i wygrywa z Biedroniem, który niczym innym nie marzy niż to, żeby on i Krzysztof Śmiszek weszli do Parlamentu Europejskiego. Dobry wieczór. Oj, nieładnie. Nieładnie tak podkopywać autorytet pani Magdaleny Biejat, która była kandydatką na prezydenta i miała być pociągiem, lokomotywą i wagonami razem, a teraz pani Żukowska ma ten pociąg uruchamiać, bo się zatrzymał na jakiejś pustej stacji. No jak można tak krytykować nadzieje lewicy? To tak jak w wypadku pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że była najlepsza na świecie, a potem się okazało, że też trzeba wszystko naprawiać. No cała nadzieja w tym, że jak pani Anna Maria Żukowska tam będzie kandydować, to będą jeździć pociągi, samoloty, latać z ludźmi, którzy jakieś tam dokumenty wyciągną, że mogą na panią Żukowską głosować i ona zdobędzie 19 milionów głosów w swoim okręgu, czego jej życzymy, bo wtedy Robert Biedroń by się zapłakał. To jest program Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki i Krzysztof. Niezmiennie Krzysztof Fezet. Dzień dobry, już jestem gotów, bo po prostu tak jak pomyślałem o tych łzach Roberta Biedronia, to aż mi się tak smutno oczywiście zrobiło. Choć tak nie do końca smutno, bo myślę sobie, czy te marzenia Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka... Że oni razem? No to, że oni razem, to już się spełniło podobno. Znaczy, przynajmniej tak mówią. Natomiast, że oni razem do Brukseli... Czy to nie wynika jednak z tego, co się stało ostatnio w Parlamencie Europejskim, czyli przegłosowanie paktu migracyjnego, bo jak wiadomo, jak już zaczną przypływać do nas pontonami ci inżynierowie, ci wszyscy lekarze... A który z nich przypłynął pontonem? Nie wiem, nawet nie wiem, bo ponton się dmucha i to ja, wiesz, ja się boję, że ja po prostu skręcę nie tam, gdzie trzeba. No bo obaj byli blisko spławnych rzek. Byli, owszem, ale czy to nie może być tak, że pan Biedroń, który głosował jako jeden z siedmiorga posłów, potem tam podobno gdzieś w protokołach jest zmieniona, tak, to się wstrzymał, trzeba. Tak, no to fajnie, że się wstrzymał, tylko po co ty pisać w protokole, no to tak. Po prostu, gdyby się pan Szczerba kiedyś wstrzymał, o,
To by nie poleciał do toalety i z buta nie wchodził tam. Ale czy przed takie kolejkę. Wstrzymywanie się może być to jest niezdrowe. Niezdrowe. Bardzo nie, zwłaszcza w przypadku pana Biedronia może być niezdrowe, bo to nie ma się co powstrzymywać. On się chyba zresztą nigdy nie powstrzymywał w życiu specjalnie. Znamy te różne historie, w czasie których się umiał nie powstrzymać i one się kończyły bardzo różnie dla, bo, wiesz, dlaczego, dla bliskich. Dlaczego ja powiedziałem pani Magdalenie, bo taka cisza jest wokół niej. Cisza. Ona taką królową była. Bo się okazuje, że można być, no oczywiście Warszawa jest specyficznym miejscem, to wiemy, ale to prawdopodobnie chodzi o to, że można osiągnąć jakiś tam, no w miarę niezły wynik, no 12% jak na lewicę, świat i ludzie, jak to mówią, no ale partia miała 6, czyli ona dwukrotnie to, no, przekroczyła, prawda? Ale oni liczyli, że ona będzie druga. A gdzie druga będzie? No tak liczyli. No to, no to lewica generalnie, tak jak lewica liczy, to my mniej więcej wiemy. No w każdym razie, czy panowie Biedroń i Śmiszek, krótko więc, nie chcą uciekać z tej Polski, na którą tutaj, dla której pan Biedroń, między innymi właśnie pan Biedroń, obok jeszcze sześciorga ale innych jak europosłów, uciekać? Szykuje to piekło migracyjne. A nie pamiętasz, że pan Biedroń miał zrezygnować? Ale bo wtedy jeszcze nie głosował za tym, żeby tu byli migranci, a teraz migranci to nie lubią to się, gejów. To się no nie bardzo. On miał natychmiast zrezygnować i zostawić miejsce dla pani chyba profesor Moniki Płatek. A, oszukał. Oszukał. No zakochał się może. Ale już był zakochany wtedy. A w sobie to on zawsze był zakochany. Nie no. Chodzi o to, że w panu Śmiszku się zakochał. Już też w panu Śmiszku też był zakochany. Był. Podwójnie zakochany już nawet był. Tak, bo oni wyliczali, że tam mają 70 lat chyba. Razem? Z stażu, tak. Stażu mają 70, jak oni liczą ten staż? Przez 4. Aha, myślałem, że przez jakieś inne. Nie, bo to rzeczy. Jest. Jakby to powiedzieć? Nie wiem właśnie, jakby to powiedzieć, to jest ten problem. Inżynierii materiałowej. O matko. Zużycie materiałów to zależy. A, od ten stopów, od takich rzeczy. Aha, już teraz to teraz troszeczkę rozumiem. Natomiast, no, czy pani Żukowska okaże się być taką lokomotywą, jakim parowozem mógłby być dla tej listy pan Robert Biedroń? Nie jestem pewien. A czy ma kogoś takiego, kto byłby odpowiednikiem pana Śmiszka? Pani Żukowska? Tak. Chyba tak. Aha. To też może chodzić o układ podwójny. W astronomii są ważne układy podwójne. Aha. Podwójne czarne dziury, podwójne tam słońca. Aha, mnie się wydaje, że, również może chodzić o jednego z współliderów, lewicy nawet. Mogłoby chodzić w każdym razie. Ja nie wiem, bo tam nie zaglądam nikomu. Ja wolałbym pozostać przy określeniu osoba. Osoba lewicy? Tak. Aha, a to nie jest to osoba liderująca? Tak. Osoba liderująca. Albo osoba po prostu. Albo osoba. Aspirująca. O, ale jeśli chodzi o osobę aspirującej, to nie ma w Polsce osoby bardziej aspirującej, dłużej aspirującej i śmieszniej aspirującej niż kolejna osoba. Żeby bronić polskiego interesu w sposób efektywny, trzeba być w dużych frakcjach, które mają coś do zaproponowania. I tam można blokować złe rozwiązania dla Polski. Wszyscy pisowscy europosłowie czy Solidarnej Polski, ich nikt nie zna w Brukseli. Ich nikt nie wie, kim oni są w Parlamencie Europejskim, bo oni się wydzierają tutaj, a tam nic nie robią. To jest po prostu zmarnowany głos. Marzyła mi się taka szersza koalicja z politykami trzeciej drogi. Dzisiaj słyszymy od nich, że raczej to nie będzie możliwe. A dlaczego nie możecie się dogadać z trzecią drogą, żeby pójść razem? No to jest, nasza oferta zawsze była na stole, za każdym razem próba porozumienia, natomiast jeżeli słyszymy od koleżanek i kolegów z trzeciej drogi, że oni dalej chcą iść razem, ponieważ w ten sposób no, cementują swój projekt, ja to rozumiem, ja nie zamierzam tego krytykować. No nie zamierzam krytykować, bo akurat panowie Kosiniak-Kamysz i Hołownia się potwornie sfrejerowali w Warszawie. Obaj sobie te swoje prezydenckie ambicje mogą włożyć w tej chwili między elektorat, w najlepszym razie. Ale no, pan Trzaskowski poczuł wiatr w żagle, choć jakby pani Olejnik go nie zapytała. Ale to znaczy co, pan to z Tuskiem ustala, tak, jak idziecie do europejskich? No bo musiałby powiedzieć, nie, wie pani, ja to tam przy czajce robię, a tam ja głównie przy taśmie, no i tam ewentualnie teraz jak są wybory, no to wygram w Warszawie, ale tutaj by słoik z drzemem też wygrał. No. Tak, no, słoik z drzemem to tam 80%. No tak. I ja no Podrafo ma troszkę mniej, no to, ale też wygrał. Ja myślałem, cały czas lansuję to jajo z placu Pięciorogów. Żeby wygrało? Żeby wygrało i ponad 60. Dlatego nie wystawili jaja. A poza tym, no jest pewną bezczelnością nazywanie grupy europejskich konserwatystów i reformatorów czymś takim, czego nikt nie zna, a wpadło panu, panie Trzaskowski, do głowy, że tam jest Giorgia Meloni i bracia Włosi? I że będą tam woksowcy i będzie tam wiele konserwatywnych ugrupowań, które zaczynają wygrywać w Europie i to może się okazać
nawet druga grupa w Europarlamencie, no powiedzmy trzecia, bo tych komunistów, socjalistów tam jest wciąż dużo. No tak. Także z naszych byli na listach Tuska, a polecieli, Miller, polecieli Rosati, do swoich... Belka, towarzysz Cimoszewicz, pozdrawiamy was, towarzysze, serdecznie, z sowieckim pozdrowieniem. Pozdrawlajem. Was. Psiech, towarzyści. I dokładnie, i chyba jeszcze wiecie w co. Więc wiesz, to co, takie lekceważące, bo tu czułem strach pana Trzaskowskiego, żeby zlekceważyć, żeby tak powiedzieć, o to jacyś tacy, nikt ich nie zna. Tak, jak Tusk jego traktuje na co dzień. Dokładnie tak, jak nikt ich nie zna, co to za ludzie. No to zobaczymy po wyborach 9 czerwca. Ale pan Trzaskowski bywał w Brukseli jeszcze, to on tam raczej uczestniczył w pisaniu rezolucji antypolskich. Tak, się chwalił. Tak, chwalił się tym i on do końca może nie wiedzieć, wiesz, po prostu kto tam kogo zna gdzieś, no dali mu jakąś może kanciapę i masz tu skrobni coś jeszcze ze dwa zdania, bo jak nie, to po prostu żadnych szans nie masz na to, żeby ci Niemcy dali pieniądze na twój Ferienlager, zwany Campus Polska na przykład. Więc on chyba tej wiedzy takiej do końca europejskiej nie ma, choć Europejczykiem jest oczywiście pełną buzią, butami, figurą, funky. Zobaczymy, gdzie go to zaprowadzi. Mam wrażenie, że nie do końca tam, gdzie by chciał jednak. No bo wykoleguje go ten pan, co to nie będzie mówić. To jest przyjacielem wszystkich Polaków, a najbardziej jest przyjazny wobec swojego najbliższego otoczenia. To i zawsze, pana Rafała w szczególności. To zdecydowanie, zdecydowanie tak. No ale no to teraz cóż, troszkę edukacji wciąż. Barbara Nowacka jest ministrą edukacji, więc wciąż musimy pilnować dzieci. Wielkie emocje jednak wywołała chociażby lista lektur obowiązkowych. Co z tą redutą Ordona? Pamiętam, miesiąc temu z panią rozmawiałam, cytowałam, nam strzelać nie kazano, pani przyszło, drugą frazę powiedziała. Przyszło ponad 50 tysięcy uwag, one trafiły do ekspertów, trafiły do zespołów ministerialnych. Pokażemy całość w ciągu 2 tygodni. Natomiast ja też uważam, że bardzo dużym błędem naszych poprzedników było to, że minister spod palca układał, co ma być, co nie powinno być, co włożyć, jaka książka mu się podoba. Lista lektur to nie jest lista preferencji czytelniczych ministra. To jest praca nauczycieli, dydaktyków, którzy mówią, to jest potrzebne, to powinno być, to w tym miejscu, to przesunąć. Niech oni to robią, bo oni się na tym lepiej znają. Czy nie wie pani, czy to reduta Ordona została przywrócona, czy nie? Nie wie pani, tak? No ale pani się potem ostatecznie podpisze. Pani i zobaczy to, no to wtedy sprawdzę, jak będzie dokument i pani też zobaczy. Te głupoty, które wygaduje pani Nowacka, bo jak to tak analizuję, bo czasem pisuję nawet o pani Nowackiej, to jakieś 98% tego, co mówi, to są czyste głupoty, a nawet brudne głupoty, czyli takie już żenujące zupełnie. No to jest takie zawracanie głowy, że ja mam 78 tysięcy ekspertów, którzy zbiorą się w 28 tysiącach grup. Prawdopodobnie chodzi o przedział wiekowy 7-8 lat, bo są eksperci. No i oni tam będą 17 lat debatować. To są totalne bzdury. Takie rzeczy, ludzie, którzy, 2-3 osoby, które mają doświadczenie duże w tych sprawach, poparte wcześniejszymi dorobkiem, są w stanie to ustalić bez tysiąca zespołów, ale o czym by pani Nowacka nie opowiadała, jak ona ciężko tam pracuje, co z to obchodzi, czy ciężko, czy lekko, efekty mają być, a jedynym efektem jest to, że robi pani ze szkoły fabrykę niełuków i te niełuki dopiero będą miały pretensje, jak już pani będzie osobą na emeryturze, kto tak nas jest, tak wrobił. Dokładnie tak. No oby rodzice się troszkę wcześniej obudzili, ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest już wyjątkowy cynizm, nawet jak na cynizm pani Nowackiej, ona już przekracza wszelkie poziomy tego cynicznego jednak DNA, powiem, choć chodziło mi o dno, ponieważ nie było żadnych konsultacji, jeśli chodziło na przykład o zadania domowe. To nauczyciele się domagali tych konsultacji i przypomnę, tylko w bardzo dużym sondażu, na bardzo dużej grupie właśnie nauczycieli, 82% nauczycieli stwierdziło, że zadania domowe są potrzebne dzieciom i młodzieży, a 85% nauczycieli stwierdziło, że to nauczyciele powinni decydować. Teraz wychodzi pani Nowacka, siedzi w tym studiu i mówi, my tu konsultujemy, tu wszystko będziemy sprawdzać. Po co pani opowiada takie bzdury? Przecież to jest wszystko kompletna fikcja. Te 50 tysięcy konsultacji, to podejrzewam, że to jest 49 999 listów oburzonych rodziców. Oddajcie dzieciom Norwida, Mickiewicza, Słowackiego, Pileckiego, Jana Pawła II, Sienkiewicza. No nie tego oczywiście, tylko jego pradziada. Nie tego dziada obecnego, tylko pradziada tamtego.
to może są te konsultacje. To jest wszystko taki pic na wodę, ale ja wiem, po co to jest. Pani Nowacka powiedziała, żeby sprostać współczesnemu światowi. Światowi? Światowi. Aha, a pani Nowacka się w ogóle orientuje, nie, w jakim kraju ona jest ministrem? Wydaje mi się, że myślę, że w Japonii, bo kończyła polsko-japońską szkołę swojego tatusia. No ale, no tak, ona wszystko kończyła u tatusia. No a zaraz wykończy edukację po prostu i to już nie będzie u tatusia. Nie przeszła żadnego testu rynkowego, za przeproszeniem. No, tatuś chyba nie będzie zadowolony, jak ona wykończy polską edukację. Trochę znam pana Nowackiego, Jerzego, jej ojca, i aż mi przykro. Że jabłko czasem potrafi odlecieć bardzo daleko od jabłoni. No, że to, tak, że to wszystko tak. No ale rodzic musi się zaopiekować dzieckiem. A. No, wiesz, jak to jest. Obu... No, chyba, że zgodnie z postulatami pani Nowackiej po prostu to dziecko do 12 tygodnia ten. No, ale tu na szczęście się tak nie stało, bo okazuje się, że rodzice pani Nowackiej, w tym świętej pamięci Izabela Jaruga Nowacka, mama, no, miała po prostu dużo, dużo więcej wrażliwości i oleju. Się zastanawiam, bo Donald Tusk bardzo trafnie wybrał panią Nowacką, jeśli chodzi o demolkę polskiej szkoły, edukacji i w ogóle całego systemu. Mm-hmm. I teraz, czy ona tylko stara się sprostać jego wymaganiom, czy też ona daje, też taka jest? Czy też daje coś od siebie? Właśnie. Stawiam na to drugie. Że to drugie? Wszystko. Tak, że to jeszcze, że to jednak idzie dalej, a tymczasem przeniesiemy się na chwilkę do Krakowa, ponieważ tam walczą ze sobą obecny członek Platformy Obywatelskiej, ten od 8 gwiazdek, które młodzi mu przyklili, on nawet nie wiedział, co się dzieje, i były członek Platformy Obywatelskiej, który już o Platformie nie ma za grosz dobrego zdania. Prostując nieprawdziwą informację zawartą w wywiadzie, którego udzieliłem w dniu 4 kwietnia 2024 roku, podaję, że pan Łukasz Gibała nigdy nie ubiegał się o członkostwo w partiach politycznych Nowoczesna i Polska 2050. Aleksander Miszalski. Dzięki, Olku, ale nie kłam już więcej. O, to jest brudna kampania. To jest brudna kampania. Powiedzieć członkowi Platformy Obywatelskiej nie kłam już więcej, to jest gorzej niż po prostu prosić go o szklankę wody. No, po prostu. Ale nie wolno. No, to co będzie biedak robił? Nic, no właśnie. No właśnie. Załatwił go tym Gibała, tym nie kłam więcej, kompletnie, bo to wszystko idzie sypać. Cała kampania, cała filozofia, cała ideologia całe pana Miszalskiego, całe 8 gwiazdek, całe marzenia o tym pięknym mieście Krakowie. Ach, bardzo brudna kampania, pani Gibała. Ja rozumiem, że skłamał pan Miszalski, ale się nie mówi członkom Platformy nie kłam więcej. To jest gorzej po prostu, no nie wiem, niż powiedzieć do Hannibala Lektara, w ogóle zjedz marcheweczkę. No. Nie, nie oddychaj. O, to, no, nie oddychaj. No tak. Ja. To by przeżył jeszcze, wstrzymałby oddech, dałby radę. No ale nie kłamać. No jak? Ale jakie były sensacyjne głosy różnych polityków Platformy Obywatelskiej przede wszystkim, że jakieś struktury krakowskie Prawa i Sprawiedliwości powiedziały, że taki apel, żeby głosować na pana Gibała. Żeby nie głosować na pana Miszalskiego, zdaje się, że tak to brzmiało. Nie było takie wprost, no, ale no, w drugiej turze to już łatwo się domyślić, tak. A czy oni są, że tak powiem, w pełni rozumu, że ktoś normalny by głosował na pana Olka Miszalskiego, to już... Pomijając, czy pan Gibała ma tam jakieś własne umiejętności, no bo ma, bo ileś tam czasu funkcjonuje. No przynajmniej się poznał na Platformie, to już jest jednak pewna umiejętność. Ileś tam czasu funkcjonuje, miewał lepsze, gorsze, ale całkiem niezłe wyniki w różnych konfrontacjach. I ktoś ma głosować na Aleksandra Miszalskiego, który wyróżnia się tylko tym, że Donald Tusk mówi o nim dobrze, no. Przepraszam, panie Aleksandrze, no ja bym, jakby o mnie Donald Tusk powiedział coś dobrze, to ja bym chyba wyemigrował, bo by się nie dało żyć w Polsce. Ja bym się ze wstydu pod ziemię zapadł. No ale pan Miszalski nie wstydził się z 8 gwiazdkami, dopiero potem, jak się zorientował, co mu przykleili. No to teraz jeszcze na drugą nóżkę i na koniec dzisiejszego programu. Wrocław. Wysłałam ci panu zaproszenie, abyśmy razem stanęli do debaty, jednej debaty dla wszystkich mediów. Panie prezydencie, dostaliśmy tyle zaproszeń, no nie wybierajmy jednego czy drugiego medium, tylko zaprośmy wszystkich. Mamy świetny lokal w ATM-ie, możemy udostępnić sygnał wszystkim mediom. Właśnie do Wrocławia jedzie Michał Kamiński, żeby się spotkać jutro z pana ludźmi, z pana sztabem.
proszę was, spotkajcie się, uzgodnijmy to, no i podebatujmy tak, żeby skoro wrocławianie i Polacy chcą nas posłuchać, no to niech nas szeroko posłuchają. Pozdrawiam serdecznie. To był apel kandydatki na prezydenta Wrocławia, kandydatki z ramienia Trzeciej Drogi, pani Izabeli Bodnar, do obecnie urzędującego wciąż pana Jacka Sutryka. Państwo go doskonale znają z pewnością z tego, że jeździł na rowerze, zapowiadał pogodę, jaka będzie. Mówił, ma kota. Mimo wszystko nie walczy ze szczurami, ale ja najbardziej go pamiętam z tych rad programowych. Kiedy on stworzył radę programową w akwaparku. Zoo. W ZOMU nie wyszło, bo dyrektor się zbuntował, więc musiał wymienić dyrekcję. Tak, kurczę. Podobno małpy okazało się, że powiedziały, że nie, no już bez przesady, no ludzie się z nas śmieją, ale aż tak, żeby z Sutrykiem to nie. Aha, bo pawiany to są inteligentne. No a jak? No to tak. Czego nie można powiedzieć, prawda, o niektórych kandydatach. Ale szczury też są inteligentne. No widzisz. To dlatego wychodzą na ulicę Wrocławia, bo one protestują przeciwko prezydenturze pana Sutryka. No po i wcale prostu się nie dziwię. I on jakoś przestał rowerem i tymi wszystkimi innymi formami komunikacji zasuwać po Wrocławiu i stracił chyba motywację do życia, bo sensem jego prezydentury było to łażenie i jeżdżenie po mieście. Ja mam dla pana dobre wiadomości, jak pan przegra, czego oczywiście życzę serdecznie po tym, co pan we Wrocławiu robił, może pan zostać pogodynką w dowolnie wybranej komercyjnej stacji. Warunki pan ma. To był program Polityka na Deser. Bardzo państwu za dziś dziękujemy. Krzysztof Fezet. Dobranoc, Stanisław Janecki. Dobranoc.